śniadanko. Poranku jest to śniadanko, które powstało z połączenia czarnego ryżu, który jest tu dość tani, bo kosztuje 7 zł za kilo. 70 tajskich batów, czyli 7 zeta za 1 kilo. Bierzemy. Szkoda, że nie ma chropoców. Gdzie w Polsce to potrafi nawet kilkadziesiąt złotych kosztować za kilo. Pomidory, jajka gotowane prawie że na miękko. Wyczytałem tutaj, że jajka oznaczone numerem 1 są najdroższe. To wyłazi mniej więcej 46 groszy za sztukę, kupując nawet te najdroższe. Udało mi się też wczoraj sól kupić, także posolimy. No i jeszcze kolejna trudno dostępna rzecz w Tajlandii to oliwa z oliwek. Oni chyba nie produkują swojej, no chyba, że o czymś nie wiem, ale ta jest z Włoch. Włoska oliwa z oliwek i była dość droga, 35 zł, nawet więcej niż w Polsce. No ale nie ma co się dziwić, z Polski jest bliżej do Włoch niż z Tajlandii. Tego mi właśnie brakowało, takiego śniadania, które jest bardziej treściwe niż jedzenie samych owoców. Dziękuję. Naczynka pozmywane własnoręcznie. Zalewanko, yerbanko, wypijanko, ów yerbanko i wypier... My już na trasie do centrum Chiang Mai się kierujemy. 20 km przed nami. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko się ułoży. Opcji jest kilka. Autobus, kilka minut z buta stąd jest przystanek autobusowy, ale ten autobus odjeżdża z tego przystanku dopiero za 2 godziny. Mam nadzieję, że uda mi się wcześniej złapać stopa. To byłaby niezła przygoda, złapać stopa w Tajlandii. Jak to nie wyjdzie, to ogólnie tu te miejsce jest dziwne. Zaraz zobaczycie, tu jakby, tu nie ma w ogóle chodników. Tu na tej bocznej uliczce nie ma w ogóle chodników, ale nie tylko na tej bocznej uliczce, tu nigdzie nie ma chodników. Trzeba przejść na drugą stronę ulicy, bo interesuje nas właśnie tamten pas ruchu, gdyż my się właśnie kierujemy na północ. Druga strona ulicy, proszę bardzo, tak samo nie ma chodnika, tylko tu jest taka właśnie ze sklepu przestrzeń, z tego interesu. A tu też taki właśnie pas kanalizacyjny. I to wygląda jak wypożyczalnia skuterów. Hi, hello. Is a scooter rent? For rent? Okay. For rent, man. No, no, for rent. Okay. Nie, no to nie jest rent. Ogólnie to ja patrzałem już na wspaniałym wynalazku, jakim są mapy Google'a. I właśnie wypożyczalnie są dopiero w tym, w Chiang Mai, w centrum. Spędziłem już w okolicy 3 noce. No i ani jednego turysty nie widziałem. Sami lokalsi. Na pewno wszyscy jadą do Chiang Mai. Ciekawe, czy ktoś mnie zabierze. Tu jest stacja i z tego, co mnie nauczył Dawid przez świat na fazie Faza-Fazowski. Thank you so much. Trzymaj. Yeah, mój pierwszy stop. No to jest potencjalnie dobre miejsce, żeby złapać stopa. Zagadamy do kogoś. Mam nadzieję, że ktoś mnie przygarnie do swojej fury i będę mógł razem z nim zabrać się do centrum Chiang Mai. Ale do zadawania pytań wyłączymy kamerę, bo wiadomo jak jest. Dobre wieści. Jedziemy do centrum Chiang Mai. Nie będę tu tak nagrywać pani, którą mnie wiezie. Później wam wszystko opowiem. Chyba 6 razy musiałem zapytać, zanim mnie ktoś przygarnął. Widzę, że takie żółte taksy tu też jeżdżą. Więc możliwości na transport nie brakowało. Thank you, Sum. Have a nice day. Have a nice day. Bye. My już w centrum Chiang Mai. Fajnie my sobie pogadali z panią Som. Dowiedziałem się, że nie tylko ludzie z Europy nie mogą pić wody z kranu w Tajlandii. Tajowie też nie piją tej wody. Tajowie też piją tylko butelkowaną, ponieważ w tej wodzie z kranu jest bakteria coli i ona nadaje się tylko do mycia rąk albo do kąpieli. Przed nami jeszcze 23 minuty z buta, 1,7 km. Także idziemy sobie fajnie do wypożyczalni. Okej. I sit here, yes? Witamy w mieście. Idę sobie normalnie. Nawet nie zagadywałem. Pan sam do mnie zagadał. Podjechał właśnie pan takim czerwonym samochodzikiem fajnym.
i zapytał, gdzie jadę. No to pokazałem mu na mapie, gdzie jadę, a on powiedział, że to będzie mnie kosztować 50 batów, czyli 5 zł. Zatem nie trzeba już ciorać z buta, fajnie sobie pojedziemy, unikniemy spalenia na słońcu. Ciekawe te drabinki tu mają. Okazało się, że mimo dobrych chęci pan kierowca zawiózł mnie w inne miejsce niż chciałem. Tak więc przysiadłem się do przodu, jedziemy teraz już zgodnie z nawigacją. Obawiam się, że byłbym o wiele szybciej z buta niż tym samochodzikiem, no ale jedziemy. Okej. Tak więc my już na miejscu. Tu jest gdzieś ta wypożyczalnia. To jest chyba plac tej wypożyczalni. Idziemy tam zobaczyć, czy można coś wynająć. Chciałem zamówić przez internet sobie już tą furę, zarezerwować, ale miałem jakiś problem z tym wczoraj, więc przybywam normalnie. Udało mi się właśnie pożyczyć biały samochód. Niestety to nie jest Toyota. Chciałem Toyotę, bo przyzwyczaiłem się już do jazdy Toyotą, ale niestety wszystkie Toyoty już są pożyczone, więc pożyczyłem Hondę z silnikiem jednolitrowym plus turbo, co podobno działa jakby to było 1,5 litra. Ogólnie samochodzik jest nowy. Padej, nówka. Oni wszystkie te samochody tu mają nowe. Tego też można było pożyczyć, ale on kosztował 2 razy tyle. Ale jest konkretny potwór. Pożyczenie tej Hondy kosztuje mnie 100 zł za dzień plus 5 stów depozytu. Jak nic nie zepsuję przez ten tydzień, no to depozyt zostanie mi zwrócony. Oprócz tego, że oni wypożyczają samochody, no to oczywiście wypożyczają też skuterki. Taka to jest nazwa tej wypożyczalni. Dobre opinie to miało bardzo na Google'ach, tak więc zdecydowałem się. Bardzo fajna obsługa, język angielski o wiele lepiej ode mnie. Tu się posługują. Te mopliki są jak nowe normalnie. Ten jest fajny. No ale nie chciałem motorku już wypożyczać, ponieważ jazda na tym skuterze tu jest fest niebezpieczna. Poza tym mi przewiało zatoki od jazdy na tym motorze, więc pojeździmy teraz autem. Poza tym niebawem się będziemy przeprowadzać i potrzebuję samochodu z bagażnikiem, żeby przewieźć moją torbę i się tak właśnie uniezależnić od taksówek i innych takich właśnie dóbr. Także mamy teraz swoją furę na tydzień. Dzięki temu zwiedzimy dużo ciekawych miejsc. A teraz pojedziemy teraz na ściankę do wspinaczki. Jest tutaj kilka w okolicy. Znalazłem też skały, takie właśnie opanowane przez wspinaczy, ale są dość daleko. Dziś nie pojedziemy na skały, pojedziemy na ściankę, 12 minut. Chciałem pas zapiąć, a to on jest z tej strony. Teraz na bank będzie ciekawie, bo ani nie jestem przyzwyczajony do jazdy automatem, ani nie jestem przyzwyczajony do kierownicy, która jest z prawej strony. Tak samo jak w Anglii. W Anglii kiedyś byłem, ale nie jeździłem tam autem. To znaczy jeździłem, ale za pasażera. A teraz jadę jako kierowca, więc pomału. Wciepujemy wsteczny i jademy pomału. Lusterka ustawione. O, jakiś skuter tam śmignął. Kurde, i jeszcze na domiar złego jesteśmy w centrum Chiang Mai. Najwięcej wypadków samochodowych i skuterowych jest właśnie tu, w Tajlandii. Także hej, przygodo. O kurde, a wycieraczki. Teraz włączyłem wycieraczki zamiast migacza. Tu jest wszystko z drugiej strony. Wolałbym najpierw tym autem pojeździć po jakiejś wsi, zanim wyjadę na ruchliwą ulicę. Dobrze, że biegów nie trzeba zmieniać, bo jakby trzeba było, to na pewno by trzeba było lewą ręką te biegi zmieniać. Kurde, jak dziwnie. I dole, teraz bym normalnie przydupił, nie? Czuję, aż mi się w głowie zakręciło naprawdę od siedzenia po prawej stronie. To nie jest normalne. Mijając przeszkodę, która jest po lewej stronie, zawsze robiłem to tak na wyczucie i... A teraz jestem trochę dalej tej przeszkody, siedząc z prawej strony. Muszę uważać, bo obawiam się, że ja mogę przyfandzolić właśnie lewą stroną w coś. Muszę się skoncentrować o wiele bardziej niż mi się wydaje, że powinienem. Znowu wycieraczki włączą. Nie no, jedziemy, dobrze. Kurde, to mnie męczy jakiś oddechowy badziew. To ani nie jest to kaszel, to nie będzie łatwe. Oni tu jeżdżą jak chcą. Tu jest tyle tych skuterów. Dodatkowo tu jest jeszcze tak dużo rzeczy, które mnie rozpraszają. Siedziałem
No, prawie 3 dni siedziałem tam na tym moim końcu świata, gdzie właśnie rozpoczął się ten odcinek. Tam naprawdę nie ma turystów, ani całej tej kolorowej infrastruktury, która robi tak zwany bodźcopląs. No i teraz wyjechałem po 3 dniach tu, no i czuję się taki fest rozszczepany. Wiecie, że chciałbym wszystko zobaczyć, wszędzie podejść, wszystkiego spróbować, ale nie mogę, bo muszę jechać autem, muszę się skoncentrować, muszę być bardzo skoncentrowanym mężczyzną, który dociera do celu i robi to bez uszczerbku dla zdrowia. Nie wiem, jak wyłączyć te wycieraczki, ale one mnie denerwują. No na dół się nie da ich wyłączyć, do góry się nie da ich wyłączyć, tu też się nie da ich wyłączyć, tu. Nie, to już tak chyba musi być. Teraz będę przez tydzień jeździł z włączoną wycieraczką. Udało się. Wyłączyłem. Ogólnie fajnie się jeździ tą Hondą. No, oddaliliśmy się trochę od takiego ścisłego centrum. Jesteśmy już prawie na miejscu. O, chyba tu jest. Ja, to będzie tu. No, udało się. Pierwszy cel osiągnięty. Przejechałem jakieś 5 km. Kosztowało mnie to dość dużo stresu, ale jest dobrze, jesteśmy już na miejscu. Idziemy się powspinać. Taki oto to jest obiekcik zadaszony. Zaraz podejdziemy, zagadamy. Widzę, że tam są jakieś drążki chyba. Fajnie, już mi się podoba. Przed rozpoczęciem wspinaczki trzeba zaakceptować wszystkie niebezpieczeństwa oraz problemy, które niesie ze sobą wspinaczka, podpisać się. Okej, tak więc po wypisaniu niezbędnych dokumentów i zapłaceniu 35 zeta za jeden dzień, no, sami możecie ocenić, czy dużo, czy mało. W sumie więcej niż na Skarpie w Bytomiu. Tam sobie kupiłem bilet i teraz mogę się tu wspinać. Widzę, że są sami azjatyccy wspinacze. Tu wygląda, jakby jakiś kurs był prowadzony. Tu tak właśnie na uboczu widzę, że panowie mają liny zamontowane, tam stanowiska porobione u góry. No i uczą się tu dostępu linowego. Widzę, że techniki bardziej takie nie tyle wspinaczkowe, skalne, co jakby irata u nas. Pełna uprząż, masa przyrządów. No i tak to wygląda, zaraz to spróbujemy. Co tu jeszcze jest na tym terenie? Tu jest jeszcze taka mała kawiarnia. No, może już nie taka mała. Oprócz kawy jest też karta z różnymi posiłkami. Widziałem, że mają pad thaja i różne takie właśnie typowe jedzonka tajskie. Później może coś zjemy, bo już jestem głodny, ale nie będziemy teraz jeść przed treningiem. No, takiej wspinaczki na drzewo to ja jeszcze nie widziałem. To tak bardziej pod dzieci zrobione. Pod bardzo silne dzieci. I bardzo odważne dzieci. Ej, ale tu mają fajny, taki mały, uroczy maszt. Pewnie właśnie też do tej całej iraty, do tych szkoleń z dostępu linowego. Fajny. No, fajny obiekcik. Ciekawe. Ciekawa rzecz, którą zauważyłem, to patrzcie, to stanowisko tam, one jest jakby nieużywane i tam ta lina, co ten chłopak na wędkę idzie, to przez tą rurę leci, nie? Takie stanowisko na rurze jakby, proste i skuteczne. Wydaje mi się, że przez to, że ta rura ma taką swoją grubość, o wiele większą niż grubość karabinka, to mniej się niszczy, chociaż, no nie wiem, tak mi się wydaje. Pogromcy mitów musieliby to chyba sprawdzić. Chiang Mai but. Tu też jakiś kursik. Pan pokazuje, jak się trzeba wspinać. Mnie by też się przydał taki kurs, bo na każdej ściance zawsze są jakieś inne te oznaczenia, ale już mniej więcej się orientuję i pewnie ten biały pasek jest razem z tym białym paskiem w grupie, no i to jest start, że tu lewa, tu prawa, no i do góry. Porobimy najpierw jakieś łatwe drogi, a później znowu jakieś łatwe drogi, bo my robimy tylko łatwe drogi. Dużo, dużo łatwych dróg. Zrobimy wszystkie. V0, to jest wycena V0 teraz.
Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Zobaczcie, jakie tu, jakie czekany tutaj są. Z takimi właśnie gumowymi zakończeniami. Ciekawe. Aha, no już się mody uczy operować właśnie dziabami. Połaziłem trochę po tych baldach. W sumie tyle, co nic. Już mi jest tak gorąco, że to jest koniec. Więcej dzieciaków się pojawiło. To chyba było tak zwane godzina od sukcesu. Jak byłbym godzinę wcześniej, to pewnie byłbym tu sam. Magda Gessler, wspinaczki mi się włączyła, bo patrzcie, co zauważyłem. Nie są zaszpaksowane. Widzicie? Nie ma. A to znaczy, że każdy taki chwyt jest tylko na jednym punkcie i może się obrócić. Czasami strzelają, jak się po nich chodzi. O. Chyba wszystkie są niezaszpaksowane. Tu też nie ma. No, trochę strach się po takim czymś wspinać. Kurde, nie wiem, czy to nie jest jakieś do dzieci, takie wspinaczki tu, no bo widzę, że same dzieciaki. Była taka parka ze Stanów, siema, dziewczyna i chłopak, ale już sobie poszli. Zamierzam tu spędzić jeszcze maksymalnie pół godziny. Spędzę te pół godziny na trawersowaniu tego głazu naokoło. Nie będę tego nagrywać, bo nie wiem, jak to nagrać. Ktoś by musiał za mną łazić z kamerą, a nie ma operatora, także robimy cięcie i widzimy się, jak będę cały mokry. Cięcie. Zrobione. Bite pół godziny wiszenia na łatwych chwytach, bez ani jednego odpadnięcia. Powiem wam, że nawet się tak nie zgrzałem, jak mi się wydawało, że mogę się zgrzać. Jest ciepło, spociłem się, ale bardziej spocony bywam, idąc do sklepu tu w tej Tajlandii. Nie wiem, jakoś chyba się zaaklimatyzowałem delikatnie. Trening super, właśnie o to mi chodziło. To jest taki trening, który bardziej polega na kontroli pompy i na dobieraniu dróg w taki sposób, żeby nie było mowy o odpadaniu, żeby trwać właśnie przez długie, długie minuty i nawet się nie zbliżyć do momentu, w którym mało brakowało, żeby spaść. Czyli łatwe drogi, duże chwyty i dużo, dużo, dużo ruchów. Setki, tysiące ruchów bez odpadania. Taki to był właśnie trening. No i co? Będziemy pomału kończyć. Teraz na pewno jakieś jedzenie. Jeszcze nie wiem, czy zjemy tu, ale chyba nie. Przecież mamy auto i możemy pojechać gdziekolwiek nam się zamarzy. Akurat jak skończyłem, to cała ta ferajna dzieciaków też już skończyła i teraz jest praktycznie pusto, ale jedziemy już. Podsumowując to miejsce, no to wiadomo, że do takich kompleksów sportowych, jakim jest Skarpa Rosbark, no to nie ma w ogóle podjazdu, nie? Ale fajne miejsce. Można się też zmęczyć, no wiadomo, ale tak jak widzieliście, nie ma szpaksów i ogólnie mało tych dróg tutaj jest. Wydaje mi się, że wspinaczka taka boulderowa, te ścianki do wspinaczki takie kryte, to nie jest jeszcze tak rozwinięte tutaj jak w Polsce. Tak jak na przykład fani sportów walki przyjeżdżają do Tajlandii i mają do wyboru ogrom salek do właśnie ćwiczenia Muay Thai, no to tak jak wspinacze przyjeżdżają do Tajlandii, no to nie mają tak dobrze jak właśnie ćwiczący Muay Thai. Prysznica niestety tam nie znalazłem, więc umyłem się na szybko w zlewie. No i teraz właśnie taki umyty, cieszę się ze swojej nowej fury. To jest właśnie plus samochodu nad skuterkiem, że normalnie ciulosz te przepocone łachy do bagażnika i one sobie tu będą schnąć. A my jedziemy poszukać jakiegoś posiłku, bo trzeba zjeść, ponieważ to nie był ostatni trening w dniu dzisiejszym. Badaj tego Jeepa. TRRT, Technical Rope Rescue Thailand, Wilderness Evacuation Team, czyli to są ratownicy wysokościowi do ratowania ludzi. To chyba będzie taki odpowiednik polskiego TOPR-u? Nie ma odpowiednika polskiego TOPR-u. Polski TOPR nie ma odpowiedników. Polski TOPR jest najlepszy. Szacunek dla polskiego TOPR-u oraz dla tajskiego TRRT. Okej, tak więc jestem w miejscówce, która nazywa się Golden Gate. Zamówiłem ryż z rybą, w sumie mała porcja, ale tu jeszcze będzie zaraz smoothie. O, pani już niesie akurat. Także taki oto zestaw międzytreningowy. 11 zeta to kosztowało i całkiem dobrze smakowało. Na ten skurczony żołądek to nawet więcej nie trzeba jeść. Teraz chwila odpoczynku od tej ciężkiej pracy i o 17 robimy kolejny trening. Nie było zbyt dużego wyboru w temacie takich siłowni outdoorowych, ale udało się znaleźć. Wygląda solidnie, zarówno siłownia, jak i kompan z Polski. Marcin, siema. Siemanko.
Siema, siema. I patrzcie w ogóle, jakie to jest nieziutkie. Zobaczcie, jak Marcin tu prawie głową. Tak, się muszę prawie schylać. No, więc no tak, to jest dla tajów robione, oni są bardzo niscy. Tu jest taki najwyższy drążek, ale to on jest też tak już. Ty jak go złapiesz, to już będziesz miał w przybloku będziesz, nie? Rozgrzeweczkę robimy i fajnie. Słońce się tam już fajnie schowało za najwyższą górą w Tajlandii, także robimy trening. Idealna pora, złota godzina. Idealne warunki. To już tu wisiało jak coś. I w końcu coś na odpowiedniej wysokości dla ciebie. Tak. Jak spadnę, to w liście bezpiecznie. No, elegancko. O, arm wrestling to też istnieje w Tajlandii, albo istniało kiedyś, w czasach dinozaurów chyba, bo rozpada się już. Ogólnie bardzo fajna miejscówka, tu boisko do piłki nożnej, tam do jakiegoś takiego narodowego kopania piłki, skrzyżowanie siatkówki z piłką nożną. Tutaj na przykład typowa siatkówka, no i tam korty do tenisa. A tu najlepsze, co może być na świecie, czyli kalistenika, Polish Power. Najpierw street workout, a później street food. Jest z czego wybierać. Kurczak. 10 zeta za 3 takie. Wszyscy tu widzę vlogują. Pięknie. Dobry materiał się robi. Ogólnie ogromne miejsce. Mięso klasik. Ale ogromne. Tak, ale nie mylę z durianem. A, z durianem. Durian pachnie mocno, nie? Durian pachnie nieciekawie, a tu też pachnie dosyć intensywnie, ale to tak przyjemnie. Ale to dosyć. Jest ogromne. No. Tutaj pan normalnie, albo nienormalnie, sprzedaje gwiazdki ninja. Shurikeny. Biała broń, człowieku. Mamy nóż z kastetem w jednym. Jak ktoś chciał zostać zawsze ninją, to jest dobra sposobność do tego. Ty, ale katanę też możesz kupić. No i proce. Schneider. Kajdany. Kajdaneczki. No, pałka teleskopowa. A obok coś dla dziewczyn. Wachlarze. Drugie danie. Tym razem szaszłyczek z ośmiorniczki plus coś ciekawego. Gotowana kukurydza z masłem i z solą. Pani jeszcze chciała dać cukier, ale powiedziałem, że without ośmiorniczka. Przyjemnie gumiasta, natomiast maszlana kukurydza. Jak ja dawno masła nie jadłem. Teraz to mi tak testosteron skoczy. Życiówka będzie jutro. Dobra. Da się fajnie po torgu i spotykam. Siemano, Paweł. Cześć. Paweł, skąd ty się tu wziął? Z Tarnowskich Gór. Swój chłopak. Synek. Nie chłopak. Dzięki, fajnie było zobaczyć. Pozdro. Dobre wieści, bo my już na chacie. Wszystko zgodnie z planem, wszystko się udało zrobić. Marcin został w centrum Chiang Mai, a drugi Marcin, czyli ja, właśnie przyjechałem do chaty i jechałem przez całą drogę z zamkniętym okiem, ponieważ strasznie mnie to oko swędzi i szczypie. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, czemu tak jest, ale jechałem... Jechałem z jednym okiem tylko, mając kierownicę po prawej stronie i jadąc automatem. Także docencie to bardzo proszę. Zostawcie łapka, suba i być może w następnym odcinku się dowiemy, co się stało z moim okiem. Bo w tym odcinku to już wszystko. Także dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro.